24 sierpnia wspominamy błogosławioną Marię Odwcielenia, Dziewicę. Vincenta Rosal Vázquez urodziła się 26 października 1820 roku w Quetzaltenango w Gwatemali w rodzinie głęboko religijnej. W 15 roku życia zetknęła się ze zgromadzeniem sióstr betlejemitek, córek Serca Jezusa, do którego wstąpiła 2 lata później. W 1838 roku przywdziała habit zakonny i przyjęła imię Maria od Wcielenia Serca Jezusa. Klasztor w mieście Gwatemala, do którego wstąpiła, należał do jurysdykcji zakonu szpitalnego braci betlejemitów, założonego przez świętego Piotra de Bentacura. Maria zredagowała konstytucje zakonne, przeprowadziła reformę macierzystego klasztoru i rozpoczęła odnowę zgromadzenia, co ożywiło jego działalność. W 1861 roku otworzyła nowy klasztor w rodzinnej miejscowości Quetzaltenango. Szerzyła nabożeństwo do Jezusa Eucharystycznego i modlitwę wynagradzającą za grzechy. Gdy rząd w Gwatemali rozpoczął prześladowania katolików, w 1877 roku przeniosła się do Kostaryki, gdzie założyła 2 szkoły i doczekała się licznych powołań. W 1886 roku rozpoczęła działalność w Ekwadorze. Tam też zmarła 24 sierpnia 1886 roku po upadku z konia. Beatyfikował ją święty Jan Paweł II 4 maja 1997 roku. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty hojnie obdarzyłeś łaską błogosławioną Marię Dziewicę. Spraw, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się w niebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.